Na najbliższy czwartek zaplanowane zostało spotkanie, podczas którego Adam Szałanda pożegna się z suwalskim szpitalem. Niemal 69-letni menadżer podjął decyzję o przejściu na emeryturę. W piątek w placówce ma pojawić się osoba, która przez najbliższy okres będzie pełniła obowiązki dyrektora. Odchodzący na emeryturę Adam Szałanda rozpoczął kierowanie szpitalem z początkiem marca 2011 roku. Wcześniej był dyrektorem miejscowej stacji pogotowia ratunkowego. Na nowym stanowisku zastąpił Grzegorza Gałązkę, który pożegnał się ze stanowiskiem na skutek negatywnej oceny Zarządu Województwa Podlaskiego. Szałanda trafił do placówki, której sytuacja ekonomiczna była niezwykle trudna. Na koncie szpitala wisiał około 55-milionowy dług, który tylko przez rok poprzedzający odejście poprzednika znacząco urósł. Perspektywy placówki były więcej niż złe. Adam Szałanda postrzegany wówczas był jako osoba, która może wyprowadzić pogrążony w kłopotach szpital na prostą. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym według danych na ostatni dzień grudnia 2023 roku zawarta została informacja, że dług szpitala w porównaniu z tym z 2010 roku został zredukowany, jednakże straty obciążające placówkę wciąż są poważne, bowiem wciąż przekraczają 45 milionów złotych. Niezaprzeczalnie wygląd i wyposażenie szpitala w okresie działalności dyrektora Szałandy uległ poprawie, jednak nie można pominąć tu zasługi organu prowadzącego, który rokrocznie pompował do jednostki niemałe środki, dzięki którym inwestycje mogły być realizowane. I choć, jak ustępujący dyrektor podaje publicznej, regionalnej rozgłośni radiowej, za swój największy sukces uważa skonsolidowanie załogi szpitala, to wciąż istotnym problemem lecznicy pozostają pozwy, jakie do sądu pracy skierowała kilkudziesięcioosobowa grupa pielęgniarek. Ich zarzuty dotyczą nieprawidłowego naliczania należnych im wynagrodzeń. Jesienią ubiegłego roku ogłoszono pierwsze orzeczenie w jednej z wniesionych spraw i szpital przegrał z Kretesem. Wiedzione troską o szpitalne finanse, pielęgniarki wyszły z propozycją ugody, jednakże do niej nie doszło. Sprawa roszczeń pielęgniarskich wracała niczym bumerang, ale zdaniem tej grupy zawodowej trudno było dostrzec chęć zawarcia kompromisu ze strony szpitala. Zobowiązania szpitala wobec pielęgniarek według ich obliczeń są znaczące, a potencjalne koszty sądowe jeszcze je powiększają. Łącznie może to być nawet kilka milionów złotych, szacują pielęgniarki. Nieoficjalnie jako przyszłą, potencjalnie pełniącą obowiązki dyrektora wskazuje się osobę, która przed kilkoma laty pracowała w suwalskim szpitalu. Dzisiaj jednak Departament Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego poinformował nas, że decyzja personalna co do osoby tymczasowo pełniącej obowiązki dyrektora zapadnie podczas posiedzenia Zarządu Województwa Podlaskiego zaplanowanego na przyszły tydzień. Zapowiedziano również rozpisanie konkursu na to menedżerskie stanowisko.